Trwają roboty drogowe na czterech ulicach w Siemianowicach Śląskich. Zaczęliśmy remont ulicy Damrota, gdzie została wymieniona nawierzchnia chodnika. W następnej kolejności została położona nowa nawierzchnia jezdni na ulicy Pułaskiego. I w kolejnych etapach będziemy kłaść nowe nawierzchnie na ulicy Dąbrowskiego oraz Wyspiańskiego. Całość robót powinna się zakończyć do końca lipca, a całkowity koszt wykonania inwestycji to 1 400 000 zł, z czego większość jest fundowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.